Znajdujemy się w miejscu, w którym dosłownie przed chwilą dokonano makabrycznego odkrycia. Jest ze mną pan komisarz Sylwester Filc. Panie komisarzu, co tu się właściwie wydarzyło? Mogę powiedzieć tylko tyle, że znaleźliśmy zwłoki. Czy znana jest tożsamość tej kobiety? Nie powiedziałem, że to kobieta. Podobno zwłoki były nagie. W sprawie szczegółów proszę poczekać na oficjalne oświadczenie. A czy znajdą się w nim informacje, że ofiara ma odciętą głowę i że tej głowy nie znaleźliście? To są tajemnice śledztwa, pani redaktor. Polskie kobiety mają prawo wiedzieć o wszystkich sprawach dotyczących ich bezpieczeństwa. A mord rytualny jest jedną z takich spraw. Nie ma żadnych podstaw, żeby stawiać tezę o mordzie rytualnym. Czyżby? Dlaczego zatem ofiara miała przyklejoną do brzucha trójkątną płytkę z metalu w kolorze złotym z wygrawerowanym numerem 1? Weekend zapowiada się idealnie, słonecznie i bez deszczu. Wymarzona pogoda na krótki wypad za miasto, na złapanie chwili oddechu po trudach mijającego tygodnia. Będzie ciepło. Także w nocy. Jedyne, co nam może przeszkadzać, to pojawiający się chwilami porywisty wiatr. A propos wiatru, jak donoszą agencje, wielki balon meteorologiczny z kanadyjskiego Centrum Meteorologii w Toronto zniknął z ekranu... Przyjechali. Już są. Nie wie, gdzie się aktualnie znajduje. Do akcji poszukiwania zaangażowano lotnictwo... Błagam, Krystian. Odpuściłbyś już. Nie ma takiej opcji. Ale ty masz żonę i troje dzieci. I to wystarczy, żeby mnie zdradzać? Ona cię nie zdradza. Zerwała z tobą. Nie pamiętasz miesiąc temu. 26 dni. I pół. Wiem, że ci ciężko, ale tak jest lepiej. Dla ciebie i dla niej. Chodź, telewizja czeka, chodź. Wystawa... Sztuka okaleczania, której jestem pomysłodawczynią i kuratorem zarazem. Kuratorką właściwie. No to nie boję się tego powiedzieć. To jest wydarzenie na skalę europejską. Udało nam się pozyskać eksponaty z całego niemal świata. Gilotyny, pejcze, kajdany, gwoździe, krosna do rozrywania ciała. Krystian, no nie zostawaj w tyle. No. To jest pan Krystian Parzyszek. Wybitny biznesmen z branży przetwórczej, a przede wszystkim mecenas sztuki. Jest sponsorem naszej wystawy. Krystian, no powiedz państwu, co jeszcze zobaczymy na wystawie. Z ciekawszych eksponatów będziemy mieli krzesło do zgniatania kręgosłupa, drabiny do łamania barków i madła. Do jąder. Przepraszam, tej madła to jest taki bonusik raczej. A z takich większych rzeczy to będziemy mieć słupy do obdzierania ze skóry, koło do łamania kończyn. No a przede wszystkim płynie do nas krzesło elektryczne z więzienia Sing Sing. Prawdziwy rarytas, podobno ciągle działa. Krystian ciągle pyta, dokąd jedziemy. Tylko mu nie mów. Ten psychol jest zazdrosny nawet o szczoteczkę do zębów. Że jestem z nią za blisko. O której być po ciebie? Ciągle się waham, czy jechać. Nie chcę tego słyszeć. Od 10 miesięcy wąchasz brudne pieluchy. Należy ci się odpoczynek. No ale Jakub nie poradzi sobie z Rubenkiem. Będzie cudownie, zobaczysz. Co sobie obiecałyśmy? Koniec z nudą? Koniec z nudą. Niech chociaż przez 3 dni w roku świat się kręci wokół naszych tyłków. Że mężczyzna to żywa istota i ma prawo żyć. Jak pies czy kot. Ale nawet najgłupszego kota nauczy, że powinien szczać do kuwety, a nie na ciebie. To się nazywa rak ego. Co? Rak ego. Każdy facet na to choruje. Tylko, że chorują oni, a umieramy my. Przepraszam. Nie. Nie, nie musi boleć, niech pani kładzie. A ile my się musimy przez nich nacierpieć? A jak się pytam, czy jakiś facet zrobiłby coś podobnego dla kobiety? W życiu. A wie pani, co mnie najbardziej w nich wkurza? Że nawet najgrubszy facet na świecie nie ma celulitu. A mnie, że każdy ma żonę. Nie, no każdy to chyba nie. Ale każdy, wiem, co mówię. Poznajesz kogoś? Jest cudownie. Dzikość serc, ostrygi. Szampan z pantofelka. I się zakochujesz, bo przecież nie jesteś z kamienia. Dopiero potem wychodzi, że kolo jest bardziej żonaty niż ci się wydaje i wszystko, co ci może dać, to jeden orgazm na tydzień i zakupy w Tesco. I to w nocy, bo w dzień to wiesz, z rodziną. Upokarzające. I to jak? Jak już powiesz takiemu wypad, to dostaje histerii. Faceci to pojeby. Wszystko, czego się dotkną, muszą zaorać.
I każdy z nich jest mordercą. Myśli pani? Potencjalnie. Ach, potencjalnie to tak. O, to ciało bez głowy. Słyszała pani? Obiło mi się. Założę się, że to jakiś świr z tak zwanego dobrego domu. Pewnie siedzi teraz z tą głową w kawiarni. Albo w teatrze. W teatrze? Faceci są od innego Boga. Ja bym nigdy nie poszła do teatru z odciętym męskim łbem, a pani? Ja też nie. No, to widzi pani. Torebkę mam za małą. Fakt. Z dużą do teatru wstyd. Jak jest? No a jak ma być? No cudownie. Cała mokra jestem. Jak to mokra? No bo w saunie siedzę, no. A Rubenek jak? Daje to ci w kość? Dajemy radę. No, a nie płaczę podejrzanie. Jest w ogrodzie. No sam? Jak sam? Maciek się z nim bawi. Jest Maciej, daj mi go, please. Ewa. Witam panią kurator. Witam pana mecenasa. Słyszałam, że już doradza pan moim dwóm mężczyznom. Chętnie będę doradzał tylu mężczyznom, ile tylko pojawi się w pani życiu, pani kurator. Jestem pewna, że dwaj mężczyźni w życiu kobiety to jest właściwa proporcja. Maciej? Maciej, co się dzieje? Pierwszy rozdział konfliktu pokoleń. Nic poważnego, ale chyba muszę ruszać na ratunek. Pa. Weź dziecko, weź. Obrzygał mnie. Normalnie wziął i mnie obrzygał. Halo? Niech mnie ktoś wypuści! Pani paniowa! Halo, ludzie! Czy ktoś tu w ogóle jest? Tu naciskała? Kochana, to do podgrzewania wody jest. Pójdę już. Ty się czujesz? Nie. Śpiąca jestem tylko troszkę. To cię postawi na nogi. Ty? To chyba nie jest legalne. Ale ekologiczne. Jak sauna? Super. A masaż? Też super. To teraz ja sauna. A ja masaż. Jest relaks, nie? No. Dzień dobry, ja na masaż. Houdini? Może pójdę po kogoś? Nie ma czasu, on tu może wrócić. Kto? Piła. Przynieś piłę, jest w ogrodzie. Błagam. To wciskałaś? To
podgrzewania wody jest. Zaraz dostanę wylewu. Nie, teraz nie. Piłę teraz musimy znaleźć. Ty gdzie już masz wylew? Chodź! I dupy se kremy wcierają, ale żeby o rozum zadbać, to nie. Cipy. Święte słowa. A w ogóle kto ci to zrobił, co? Jerry. Co za Jerry? Rzeźnik. Jerry Rzeźnik. Adekwatne nazwisko. To nie nazwisko, ja go tak nazwałam. Słusznie. Każdy z facetów, którzy zatruwają nam życie, to rzeźnik z kurwiającą specjalizacją. Wykrawacz, rozbieracz. Pakowacz. Bawicie to? Ale Jerry to nie jest mój facet. To mój szef. Szef cię przykupił. Nie, czułam, że z tym spa jest coś nie tak. Szef fabryki biopaliw. Nie jestem masażystką. Wiedziałam. Jak mi tylko tyłek poparzyłaś, wiedziałam, że coś nie tak. Poparzyła cię tyłek i ty mi nic nie powiedziałaś? O saunie mam ci przypomnieć. Nie masażystką to kim? Chemiczką. Chemiczką? Biokonwersja biomasy przez bakterie heterotropowe w warunkach beztlenowych. Tym się zajmuję. Znaczy, zajmowałam, póki nie uciekłam. A czemu uciekłaś? Nie chcecie wiedzieć. Chcemy. Chcemy? Dla waszego dobra lepiej, żebyście nie wiedziały. Dla naszego dobra to powinnyś mieć teraz masowane dupy. I to przez specjalistkę od masowania dupy, a nie od... biokonwersji biomasy. No. No dobra. Przez 4 lata pracowałam jako technolog w fabryce Jerry'ego Rzeźnika. Zajmowaliśmy się produkcją wodoru z gazu otrzymywanego z biomasy. Mieliśmy mnóstwo pracy, więc często zostawałam do późna, żeby się ze wszystkim wyrobić. Jerry był miły. Płacił za nadgodziny, ale z czasem zauważyłam, że miał w sobie coś mrocznego, niepokojącego, a nawet infernalnego. Na wiele godzin znikał w magazynie na uboczu. Nikt w fabryce nie chciał zdradzić, co to za budynek, więc pewnej nocy sama postanowiłam odkryć prawdę. Nie piłujesz? Już, zasłuchałam się. I co? Okazało się, że w swojej fabryce Jerry Rzeźnik wyciska nie tylko rzepak. Nigdy więcej nie widziałam tej nieszczęsnej kobiety. Zabił ją? Gorzej. Może być gorzej? Może. Prawda bywa gorsza niż najbardziej okrutny fantazmat. Odkryłam ją miesiąc później. Tyle zajęło mi złamanie kodu. Piwnice pod fabryką są tak głębokie. Wydawało mi się, że zjeżdżam do wnętrza piekła. Wkrótce miało się okazać, że się nie myliłam.
jesteś wielka. A mało sobie palca nie obcięłam. Z tymi kobietami to co robił? Wysysał. Seksualnie? Dosłownie. Ty, Ewa, na pewno by mnie zabił. Spłoszyłaś go w ostatniej chwili. A jak wróci? Dziś już na pewno nie. Musi obmyślić nowy plan. Jerry rzeźnik nigdy nie działa bez planu. Ale po co mu krew kobiet? Pije ją? W XXI wieku nie pije się krwi. W XXI wieku sprzedaje się koncernom kosmetycznym na kremy. Cholernie dobre i cholernie drogie. Krem z kobiet? Co to kurwa kupuje? Inne kobiety. Ja jej nie wierzę. Tej Corneli. Ja też. A kto to jest Cornelia? Bo nie znam. Jak nie znasz? Ta masażystka. A, to znam. Musimy zbadać, czy któraś z nas ma uzdrawiający mocz. Będziemy sobie tak sikać na celulit. Ewa, kocham cię, ale chyba nie dam rady nasikać na ciebie. No to co to jest za miłość? Ja bym na ciebie nasikała, jakbyś tego potrzebowała. Tylko mi nie mów, że się nigdy nie przykuwałaś w sypialni. Ja to w sumie porządna bardziej jestem. Spałam z niewieloma mężczyznami. Naraz? Nie. Nie no, naraz to maksymalnie z jednym góra. O, góra jeden, a drugi co? Dół? Czuję taką, wiesz, głębię głębinową, że tylko ryby głębinowe są w stanie je ogarnąć. Te głębie, tak czuję. A wiesz, że rzęsistek pochwowy występuje tylko u kobiet i krów? No to nie najlepiej to świadczy o mężczyznach. Ty! A dlaczego się nie robi kremów z mężczyzn właściwie? Trudniej się ich łapie. Ale łatwiej odsysa. Fakt. No weź kaman! No co kaman? No zaraz nie będzie kogo odesłać. Oddawaj gana. Jak mówi poeta? Musi nam natychmiast powiedzieć, gdzie można zdobyć taki krem. I czy działa? Bo jak działa? To chcemy zniżkę.
się, sikułce. Tobie też? Nie. Szkoda. Przepraszam was, ale... Nie masz latarki, nie? Tak myślałam. Trudno, muszą wystarczyć dwie. Ale po co? Mówiłaś, że masz dowody, chcemy je obejrzeć. Jest 12 w nocy. Nie bądź przesądna. Wiesz, że mi się też właśnie zachciało? O, to jest przyjaźń. Ucz się. Chcesz mnie zabić? Odłóż to żelastwo! Ostatni raz taki dół kopałam na plaży. W jastarni. Czerwone zioło! Odbiło wam? Zgaście to natychmiast. Ale mi się pór chleb robi, zobacz. Macie na to jakieś kremy? Musimy się pospieszyć. Ale naprawdę nie chcesz zdrowa żywność? Nie dociera do was, że on się tu może zjawić w każdej chwili? Cicho! Cisza teraz! Kuba, to ty? Uspałam. Misio ryczy od godziny, ja nie wiem, co mam robić. Jakiś wystraszony jest. A, bo tak mnie wyrwałeś ze snu. Muszę się chwilę zastanowić. Pić mu dać, czy co? Włącz wyciąg w kuchni. Wyciąg mu włącz! A jak nie podziała? To trudno, dziecko się musi czasem wypłakać. Kończę, kochanie, bo nie chcę obudzić Mai. Papa. No dam, gdzie lubisz. Gdzie zioła? Jakie zioło? Świt zaraz będzie, a my w dupie. Kopać trzeba. Co kurwa jest? Centrala telefoniczna? Jak ci mówię 200 razy odczep się, to jak myślisz, dlaczego? Cześć, gdzie jesteś? Gówno cię to obchodzi, Krystian. Nie chcę się kłócić, słońce, po prostu powiedz mi tylko, gdzie jesteś. W grobie. Fucking gdzie? W grobie, idioto. Topmy, kurwa, bo mnie szlak trafi. Co ty wyprawiasz? Siku muszę. Ocipiałaś? W mogile? Jazda w krzaki. Stój, stój! Słyszałaś? Macie coś? Poświeć. Trup? Jest trup? Nie! Kość! Mamy kość! Chowaj dowód! Chowaj dowód! Główka. Widać główkę. Jestem picko, nie? Chcę, żebym tu trupem na trupa padła. Bierzemy czachę i w nogi. Ja pierdolę, co to? Wilk! Albo wilkołak! Pies! No widzisz, głupia! Pies! Ty już lepiej odstaw to zioło! To pies żelego rzeźnika! Musimy wiać! A główka? Chcesz, żeby kiedyś ktoś tu znalazł twoją? Idzie tu! Zesikam się zaraz! Kość mu rzucę, rzucę mu kość! Zawierzałaś! To nasz jedyny dowód! Perfumami go byś, kurwa, perfumami! Herman! Herman!
Halo. Kim pan jest? A pan? Jezus! Herman! Wiem, że tu jesteś. Numer puk? Mówiłam, że nie pamiętam. A pan pamięta swój puk? Tak? Ha, najwyraźniej to był jedyny puk w pańskim życiu. Co pan jest, suka? No, nie zablokują tego telefonu. Trzeba by... Trzeba by... Na policję musimy iść. No i co im powiemy? Że w środku nocy zryłyśmy kolesiowi klomby niczym niemiecki ogrodnik? Ale przecież mamy dowód. Jesteśmy ujarane jak tapir. Poza tym... No, mała jakaś ta kość. W grobie wygląda na większą. I się skurczyła może. Jak skurczyła? No, różnica temperatur. Przecież tu jest cieplej. Powinna się rozszerzyć. No nie wiem, przez nawozy? Nie każda kobieta cierpi na gigantyzm jak ty. Są chwile, że sama bym cię zakopała. O, mówisz jak moja matka. Nieprawda. Udowodnij. Twoja matka nie żyje. Przekonałaś mnie. Dobra, trzeba stąd spadać. Nie! Nie, nie zgadzam się. Moim zdaniem trzeba stąd spadać. Bardzo dobry pomysł. A ja? Chyba mnie tu samej nie zostawicie. Boję się. Zabieram cię do siebie. Będziesz całkowicie bezpieczna. Ten psychol nigdy cię już nie dorwie. A twój mąż? On jest groźny. Rzeźnik. Nie chcę skończyć jako krem. Możecie jeszcze uciec. On wrócił po mnie. Nie, 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 spadamy tym wyjściem. Muszę do pokoju po rzeczy. Pieprzyć rzeczy. Bez muszelki nie jadę. Jakie kurwa muszelki? Z Helu. Pamiątka po pierwszym chłopaku. Utopił się. To dobra, to Maja, gada zagada, my się przeciśniemy. Dlaczego ja? Bo od nas sobie świetnie radzisz z facetami, którzy chcą cię wysać. I jesteś największa. To ten pan, tak? Bardzo dobrze, idziemy. Ale... Co za ale? Jest środek nocy, idziemy, idziemy. Szanowna pani, proszę mi pozwolić. Żadnych tłumaczeń, dość już się naczekałam. Proszę naprawiać. Co naprawiać? No radio. A co? Jest środek nocy. No właśnie. Nie mogę spać, to chcę słuchać radia. Ale ja nie jestem elektrykiem. Nie obchodzi mnie, kim pan jest. Ale pan stąd nie wyjdzie. Dopóki to radio nie zostanie naprawione. To radio działa. Ale na złych programach. Nie chcę ich. Chcę inne. Chyba naprawdę lepiej pójdę. Nie przedstawię się, dopóki pan tego nie zrobi. Ja pana też w dupę. Mam RH minus. Słucham? BRH minus. Krew taką mam. Słodką podobno.
dupę! W dupę! Na kolana! Wiedziałem! Fucking wiedziałem! Otóż ten pistolet Krystian go jeszcze wystrzeli. Oczywiście, że wystrzeli. Kolano, podbrzusze, głowa, kolano, podbrzusze, głowa! Najpierw ty, potem twój kochaś. Albo nie. Najpierw twój kochaś, a potem ty! Ale ja nie znam tej pani. Jasne! Co robisz w środku nocy w jej pokoju? Naprawiam radio. Kurwa, no nie. No po prostu, kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Nie dość, że koleś bzyka mi laskę, to jeszcze ma mnie fucking za debila! Pogarszasz swoją sytuację. Łysa pało! Cześć, kochanie. Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać, bo w pracy jestem. Tak, w pracy jestem. No nie mogłem spać, pojechałem. Jakie kobiety, serce, ja wrześni jestem. No znowu mi nie wierzysz. Słuchaj, łysa pało. Podam ci teraz telefon, a ty uprzejmie powiesz tak. Witam, pani Parzyszek. Tu Kuśmierczyk Wacław, główny technolog. Witam, pani Parzyszek. Tu Kuśmierczyk Wacław, główny technolog. A widzisz? I co, głupio ci teraz, co? No, 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 papa. No widzi pan, jakie ja mam życie. Od 2 lat tak jest. Odpieprzonym ja w końcu psychopatą! Niech pani waży słowa. Nie, ci za nią wycofało! Ma prawo być na mnie zła! Ma prawo! Nie płacz teraz, kochanie. Proszę cię, nie płacz. Nie płacz. Ej, siu. Co? Chciał zastrzelić! Jerzy? Jaki Jerzy, ten debil Krystian? Porcja informacji o losie kochającego swobodę lateksowego podróżnika. Kanadyjski balon meteorologiczny, który zniknął z radarów przeszło tydzień temu, widziany był podobno nad Sudanem. Inne źródła podają, że pojawił się w okolicach Wyspy Wielkanocnej. Do akcji poszukiwania balonu zaangażowano lotnictwo i marynarkę Paktu Północnoatlantyckiego. Ale jak dotąd poszukiwania nie dały rezultatów. Dobry piesek, dobry. Bezgłowych kobiecych zwłok ma swój ciąg dalszy. Jest Ewa? Ze mną komisarz Sylwester Fields. Dobry wieczór państwu. Ewa! Podobno we wraku samochodu na złomowisku policja odnalazła głowę. Co się stało? Patrz. Owszem, mamy istotny postęp, ale na razie nie mogę zdradzać szczegółów. Ze względu na dobro śledztwa. Oczywiście. Oczywiście. A może dlatego, że oprócz tej obciętej głowy w samochodzie była jeszcze jedna? Tak, skąd pani to wie? Zatem potwierdza pan, że znaleźliście 2 głowy. Potwierdzam. I że każda z tych głów znajdowała się w słoju z formaliną. Pani redaktor, naprawdę zdradzanie tajemnic śledztwa nikomu nie posłuży. Słyszałam, że żadna z głów nie pasuje do odnalezionego wcześniej ciała. Istotnie rozważamy taką możliwość. Przepraszam, nie słyszałam? Rozważamy taką możliwość. A to oznacza, że gdzieś, w jakimś nieodnalezionym przez policję miejscu, spoczywają zwłoki kolejnych 2 bestialsko zamordowanych kobiet, a na wolności grasuje seryjny morderca. Jaki seryjny? Pani redaktor, proszę nie wszczynać paniki. Panie komisarzu, wszczynanie jest świętym obowiązkiem mediów. Zwłaszcza, że seryjny morderca zasmakował zbrodni i najwyraźniej na tym nie poprzestanie. Boję się, Ewcia. No co ty, Kornelcia? Nie znajdzie cię tu. Chyba.
A nie, to mój Kuba. On zawsze tak chrobocze. Nie może mnie tak zobaczyć. No co ty? Ślicznie wyglądasz. Nie może mnie tak zobaczyć. Mamy gościa? Jak było w Antwerpii? A, nuda jak zwykle. Rano lecę do Tel Awiwu. Wiem, spakowałam ci już rzeczy. Nie jesteś aniołem. Słyszałaś? Co to? 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 To niania. Jaka niania? Do Rubenka niania. Chemiczka. Chemiczka? No sam mówiłeś, że rozwój dziecka jest najważniejszy. Ja? Ja mówiłem, że nikt nigdy nie zastąpi dziecku matki. A kto mówi o zastępowaniu? Kuba! I nawet nie pytaj, jak ją znalazłam. Mogę ci tylko powiedzieć, łatwo nie było. Ale... Ale mam jeszcze te pretensje. Znaleźć miłą, kompetentną, wykształconą i ładną opiekunkę do dziecka to dziś wyzwanie. Zresztą, dobra, sam zobacz. Oto Kornelia. Voilà. Miło mi z panem zaznajomić, a pan Jakub. To jest, kochanie, właśnie nasza niania. Pani Kornelia, tak? Nie. Nie Kornelia. Nie Kornelia. A, no tak. Swietłana. Świeta, Świetoczka. Jak ja mogłam zapomnieć, głupia? Agafia. Mnie Agafia jest. Agafia. No, mówię przecież. I to, kochanie, właśnie nasza Agafieńka jest. Pani jest chemiczką, tak? Szutnik z pana, pan Jakub. Ja kucharka. W Zaporożu szkoły kończyła, je? Naprawdę nie wiem, kochanie, co ci się w niej nie podoba. Wszystko. Nie chcę, żeby potomek zaporowskich kozaków wychowywał mi syna. Zaraz wychowywał. Wychowywała. Raczej. Nie chcę, żeby mój syn... A żeby twoja żona zachorowywała się na śmierć, to chcesz? Tak? Nigdy cię nie ma w domu. Wszystko na mojej głowie. A kiedy wreszcie ktoś mi może pomóc, to ty... Nie! To jest kucharka, nie ataman koszowy. Ale oni nam pogromy urządzali. I co? Lodówkę też mam wyrzucić? Bo jest z Niemiec? No ale, Wuś, no co to w ogóle za pomysł? Jest tak na stałe z zamieszkaniem. Żeby mieć więcej czasu dla ciebie. Tylko Dumek niech mu nie śpiewa. Uwielbiam, kiedy jesteś taki stanowczy. I dentystę jej załatw. Załatwię. Mój ty smoku. Boże, dobrze, że Kuba rano poleciał, bo nie wiem, czy bym dała radę. Konspiracja to nie jest łatwy kawałek chleba. Całe szczęście, że Kornelia jest tym mistrzynią. Akcent, ciuchy, peruka, sztuczna szczęka. Troszkę za sprytna ta Kornelia. A jak to jakaś wariatka? No co ty, Maja? Przecież ona walczy o życie. A mówiła ci, że się przebierze? No to mówiła, nie mówiła. Ty też nosisz perukę. Ale w pracy, żeby potem byle dupek nie męczył autografy. Jakbyś widziała to, co ona, to byś się nawet za psa Pluto przebrała. Halo? No, są już? Cudownie. Krzesło też? Nie, nie ma jeszcze. A, no, nie, no, trudno, trudno. I tak, jadę, już jadę. Dziewice przywieźli. Tę żelazną z kolcami. A, zapłacisz za mnie? Thank you.
Może kolejny numer zatańczysz już tylko dla mnie. Na osobności, co? Poznaje mnie pani? Oczywiście, że poznaję. Pan od radia. Ale to jest telewizja. Nie mam ochoty na żarty. Musimy porozmawiać. Pewnie, pewnie. Ale nie tu. W samochodzie. O! Cholerne kluczyki. Zawsze się gubię. Pan też tak ma? Zdziwiłbym się, gdyby je pani znalazła. A niby czemu? Bo to mój samochód. O! Ha, jak mogłam się tak pomylić? Dość tych żartów. Wie, gdzie pracujesz. To jest prawdziwy potwór i pewno już wie, gdzie mieszkam. Jak tam pojadę, to mnie odesie. Bez paniki, Maja. On chce dorwać Kornelię, nie ciebie. Wielkie dzięki. A w czym ja jestem gorsza od niej? Niech pan zawraca. Jadę do ciebie do domu. A nie mi się waż. Spalisz lokal. Mam się dać na krem przerobić? Mowy nie ma. Kluczyć musisz. Ty jak nie wiesz, jak filmów o okupacji nie widziałaś? Zgub ogon. Ogon zgub, mówię. A ja lecę na policję, pa. Zamaskowane, wie pan? Tą fabryką biopaliw, niby. Także nic po prostu nie widać z zewnątrz. I on tę krew pije, tak? Jak pije? Gdzie pije? Czy pan mnie w ogóle słucha? Nie spuszczam z pani ucha. Sprzedaję ją. Koncernom farmaceutycznym ją sprzedaję. Na kremy dla kobiet. Nie. Może pan też kupił kiedyś taki krem? No, dla żony. Nie mam żony. Albo dla mamy. Też pan nie ma? Pani wybaczy, ale wydaje mi się, że tracimy czas. Przepraszam, czymże jest utrata czasu wobec utraty głowy? Proszę mnie traktować poważnie. Zwłaszcza, że ja mam dowód. No, jest bity. Twardy, wykopany prosto z grobu. Skąd pani to ma? No, od godziny panu mówię, tak? Z ogrodu seryjnego mordercy. Trzeba go aresztować. Najpierw musimy wykonać ekspertyzę. Nie, nie, to nie ma na to czasu. Ten zwyrol chce zabić Agafię. Kto to jest Agafia? Moja służąca. Zaraz. Mówiła pani, że chce zabić Kornelię Matejko, chemiczkę. I tak, tak. Ale teraz aktualnie to on ściga inną moją przyjaciółkę, taką tę pogodynkę z telewizji, wie pan. Te. Peruce. No tak, skąd pan może wiedzieć, że to peruka jest? Więc pani zdaniem on chce zabić 3 kobiety. Jakie 3? Dwie.
Kornelia, Agafię i Maję. To trzy. Nie, dwie. To są bardzo istotne informacje. Dowód zostawiam do badania. Tymczasem nie zabieram więcej czasu. Co piękne. Czy masz pojęcie, kto na nim siedział? Wiem, kto mógłby. Przepraszam, tylko mi to dobrze podłączcie, żeby nikogo nie poraziło. Rozumiemy się? Gdzie jest Maja? Czy ja wyglądam na GPS, Krystian? Znikła. Nie ma jej w pracy. W domu też. Nie wiem, co się z nią dzieje. Krystian, jeszcze raz, powoli, patrz mi na usta, dobrze? Maja z tobą zerwała. Zerwała. Żeby puszczać się z łysolem. Chyba masz za duży płat czołowy, stąd ta paranoja. Paranoja? Mhm. Uważasz, że to paranoja? Proszę. Tu łysol. Tu łysol. I tu łysol. Tercet, kurwa, egzotyczny łysoli. Że ja wcześniej go nie zabiłem. A mogłem. Ty, Krystian, nigdy byś tego nie zrobił, czy ja cię nie znam? Zrobiłbym. I zrobię. Zabiję, zastrzelę. Jak psa. Wypatroszę. Tylko żebym wiedział, gdzie on fucking mieszka. Słuchaj. Za pozbycie się dwóch drani za jednym zamachem. Coś ty znowu wymyśliła? Im mniej wiesz, tym krócej będziesz torturowana. Do dna! Do dna! Wiem, że jestem beznadziejną matką. Co ty opowiadasz? Jestem. Nieludzką glistą, bez instynktu. Ostatnio tak się zaczytałam, że wsadziłam mu smoczek do ucha. A kiedyś jak się walną, to powiedziałam, dobrze ci tak. Jestem suką. Suki to akurat dobre matki. Ci dwaj, co żem pierdolnęli, to kto ich wykarmił? No, wilczyca. I co? I Rzym stoi do dziś, mieszka w nim papież. Suki to bardzo dobre matki. Za suki. A ja? Związałam się z żonatym czubkiem, który chciał mnie zastrzelić. Mam głupią pracę. Weź, masz bardzo fajną pracę. A gdzie? Ile razy w życiu można pokazywać Wrocław? A co ja mam powiedzieć? Ściga mnie psychopata? Nie mam domu, rodziny. Tu jest twój dom, kochanie. I tu jest twoja rodzina. Kuba? Mm-mm. Kuba jest w Tel Awiwie. Rzeźnik dopadł nas. I ma klucz. Nie zginę bez walki. Kochanie, coś się stłukło? Boże, to jednak Kuba. Co on tu robi? Miał wrócić za trzy dni. Jestem nieprzebrana. Za zasłonkę. Nie, to się nie uda. Pod stół. Przecież ty kurwa stołu nie masz. A, to tam. Chodź. Właśnie.
Uduszę się! Właśnie. Kochanie, z kim rozmawiasz? Maja, miło cię widzieć. Też pamiętałaś? Pamiętałam, pamiętałam. Zawsze pamiętam. Twoja ulubiona chałwa. Oj, coś chyba przeskorbałeś w tym Tel Awiwie. Przecież mamy rocznicę ślubu. Dziś? Jutro. No to co mnie straszysz? Pomyślałem, że zrobię ci niespodziankę. Zamówiłem na jutro stolik w restauracji Konstancja, twoja ulubiona. Wieczorem znowu wracam do Tel Awiwu. Ale jestem skonany. Nie siadaj. Nie siadaj. Maj, chodziło o to, że się tak nasiedziałeś w tym samolocie, żeby ci się ta zakrzepica nie zrobiła. Tak, tak, to jest bardzo niebezpieczne, na to się umiera. A ten trzeci kieliszek to dla kogo? Dla ciebie. Był. Ale stłuk się właśnie. Rubenek śpi? Jak zabity. Jak aniołek. Agafia jest przy nim? Agafia ma dziś wychodne. Słyszałyście? Nie. Nie. Tam coś jest. Kot! Tak, na pewno kot. Znowu zostawiłeś otwarte drzwi na taras? Żeby nam nie narobił do środka. Nie byłam z tobą szczera. W jakim sensie? W sensie Agafii. Nie ma dziś wolnego. Nie ma? A gdzie jest? W kanapie. Dlaczego? Ty się jeszcze pytasz dlaczego? On się jeszcze pyta dlaczego? Zobacz, jak wygląda salon. Ile kurzu? A w kuchni jeszcze gorzej. Ale kochanie, przecież ona się udusi. Ona chodzi nago po domu. Co? Przy dziecku nago chodzi. Dlatego ją tam wsadziłyśmy za karę. I żeby sobie przemyślała. Ale to jest nieludzkie. Uf, z kozakami trzeba krótko. Stąd mówiłeś, że z Chmielnickim też się wszyscy tackali, a potem ich wyryzał. Ale to było prawie 400 lat temu. 362. Dawno w każdym razie. Natychmiast trzeba ją wypuścić. A więc to tak. Co tak? Chcesz ją oglądać nago. O, kochanie, co ci wyszło do głowy? No otwieraj, otwieraj, jeśli ja ci nie wystarczam. Tylko nie każ mi na to patrzeć. No biegnij za nią i przeproś. Może jeszcze nie wszystko stracone. To cudowne, że pamiętałeś o naszej rocznicy. I że przywiozłeś mi chałwę. Kocham cię. A myślałam, że się na mnie gniewasz. Ja? Przecież ja cię pragnę, Kuba. Ale... Zróbmy to. Natychmiast. No teraz. Chyba powinniśmy porozmawiać. Ani myślę z tobą rozmawiać, psycholu! Kochanie, kim jest ten Trzymaj pan? Się z dala ode mnie. Kim pani I od mojej rodziny. Jakub, nie rozmawiaj z tym człowiekiem do samochodu. Jedziesz! Thank you.
ten człowiek na Boga. Pyszny ten kebab, zupełnie jak na studiach. Szkoda, że nie możesz. Ewa, kto to był? Oj, tam było, minęło. No, musimy o tym rozmawiać. Musimy. Okej. Okay. To był facet Mai. Ten, którego rzuciła. Ja myślałem, że ona rzuciła tego twojego sponsora. I widzisz, jak ty mnie słuchasz? No, ale czego on chciał od ciebie? To skąd ja mam wiedzieć? To psychol był, nie zauważyłeś? No to dlaczego Maja się z nim związała? Bo ma natchnionego penisa. Okej? Okay? Nie, nie mogę nie opowiadać, jak nie chcesz. Przepraszam. Chcę, chcę. Początkowo wszystko wyglądało wspaniale. Inteligentny, miły, bardzo bogaty. Ma niesamowity dom z wielkim ogrodem. I psa. Mało która kobieta potrafiłaby się oprzeć. Zwłaszcza, że świetnie gotował. Ale jak wiadomo, nic, co cudowne, nie trwa wiecznie. Wkrótce się okazało, że on ma żonę. A właściwie kilka żon. Jasne jest, że postanowiła z nim skończyć. No bo która kobieta chciałaby się znaleźć w takiej sytuacji? Ale okazało się, że to wcale nie jest takie proste. No bo kiedy powiedziała mu, ty draniu, oszukałeś mnie, ja cię nie chcę więcej widzieć, zaczął jej grozić bronią. Boże, to czemu ona nie poszła z tym na policję? Bo to był jej pistolet. Maja ma pistolet. A kto ją biedną mu obroni? Ja mam ciebie, no, a ona? Dziwnie się tu czuję. Przepraszam, przepraszam. Możecie wyłączyć tę muzykę? Przerywamy program, aby połączyć się z Marleną Bojko. Marleno, podobno nastąpił przełom w sprawie rzeźnika, mordercy kobiet odcinającego zwłoką głowę. Policja odnalazła ciała pasujące do znalezionych wcześniej głów. Każdy z nich miał przyklejoną metalową płytkę w kolorze złotym z fioletowymi cyframi 2 i 3. Przypomnijmy, że znalezione wcześniej ciało miało taką samą płytkę oznaczoną numerem 1. Haniu? Tak, ale ciągle nie odnaleziono głowy pasującej do pierwszego ciała. Opieszałość policji jest tu naprawdę skandaliczna. Funkcjonariusze przeczesują kolejne śmietniki, a tymczasem seryjny morderca realizuje makabryczny plan. Żadna z polskich kobiet nie może się dzisiaj czuć bezpiecznie. Nie jest wykluczone, że któraś z nas ma już numer 4, 5 lub 6. Kochani, wybacz, że mnie nie odwiozę cię na lotnisko, no bo muszę... EKG-24 apeluje do polskich... Bo muszę, pa! A nawet syn. Nie pozwólmy, aby nasze głowy powiększyły kolekcję na jego biurku. Małpa. Co małpa? Zwierzę człekokształtne. Czyli prawie człowiek. Ale jednak nie. Jeśli próbuje mnie pan obrazić. Nie bardzo... próbuję, ale bardzo chciałbym. To jest małpy kość. Szympansa, konkretnie. Jak małpy kość? W grobie kobiety? Bardzo śmieszne. Może panią to śmieszy. Mnie nie. Proszę to zabrać. Ugotować na tym zupę. Zrobić sobie z tego naszyjnik, broszkę czy whatever. Ale jeszcze raz tu panią zobaczę, to aresztuję za utrudnianie śledztwa. Jasne? Pawian jeden, za głupią nie ma, czy co? W ogóle wszyscy jesteście w zmowie, banda psycholi. Policja jest w spisku. Ewa! 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 Krystian? Jezu, jak ty wyglądasz. A, zrobiłeś to?
Nic nie mów. Nic im nie mów. Załatwię ci adwokata najlepszego, tylko nic im nie mów. Ja nie potrzebuję żadnego adwokata. Powiedz im tylko, jak ja się nazywam. Co? Nie mam żadnych dokumentów. Ten psychol poszczuł mnie dobermanem, zabrał portfel i buty. A te głupki znalazły mnie na ulicy, biorą mnie z jakiegoś fucking menela, więc powiedz im, jak ja się nazywam, to wtedy puszczą mnie do domu. To jest pan Krystian Parzyszek, potentat mięsny. Potentat? Tak. Mięsny? Tak. Potentat mięsny, proszę. Zwyczajna, podwędzana, z mojej fabryki. Żreszcz moją kiełbasę, frędzlu! Tu wszyscy żrecie moją kiełbasę, faken! I mój salceson! Co tu się wyprawia? Ta osoba twierdzi, że dokonała rozpoznania zatrzymanego. Zatrzymać? Nie. Wypuścić. I jego, i ją. A może jeszcze kogoś pani rozpoznaje? Hm? Wszyscy, których ta pani rozpoznaje, wychodzą. I mają nie wracać, bo mnie szlak trafi na miejscu! Ewa? 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 Ewcze? Ewa? 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 Wezmę niedawno takiego ordynatora. Żona mu w knajpie na stół wskoczyła, wszystkim sushi pokazała. On płakał mi tu jak dziecko. Ale żeby z takim łajdusem. Siedzimy ich? Nie. Może to przypadek, może wcale jej nie obejmował tylko jej do oka, coś wpadło może. Ja wiem, ty jesteś dobry, porządny człowiek, Maciek. Wiem, że będziesz jej bronił, ale prawda jest brutalna. Moja żona mnie zdradza. I to z kim? Przecież jego mięso jest niekoszerne. Dalej nie mogę w to uwierzyć. Ja też. Ale powinienem się domyśleć, Ewa już od dłuższego czasu zaczęła się dziwnie zachowywać. A co rozumiesz przez dziwnie? Wyrzuciła mnie z sypialni i śpi z Mają. Chciała jej tylko pomóc. Zatrudniła nianię. Żeby twój syn miał lepszą opiekę. Kozacką nianię. Oni nigdy nie mieli cierpliwości do żydowskich dzieci. A stara się przejść ponad wielowiekowymi uprzedzeniami. Tak? To dlaczego trzyma ją w kanapie? To wszystko z pewnością można racjonalnie wytłumaczyć. Ja się poważnie boję, że to choroba psychiczna. Czy ty wiesz, co ona wygaduje? Że wie, kto obcina głowy tym wszystkim nieszczęsnym kobietom? Żartujesz. Podsłuchiwałem! Wiem, wiem. Wiem, świnia jestem, wiem. Ale kiedy twoja własna żona leży w twoim własnym łóżku z kimś, kto nie jest tobą, to przynajmniej chciałbyś wiedzieć, o czym mówią. No i o czym mówią? No wiesz, że go wkrótce dopadną, że się zemszczą. Kompletnie powariowałem. Rany boskie, spóźnię się na lotnisko. Podrzucisz mnie. Jasne. I niczym się nie martw. Jestem pewien, że twoje problemy wkrótce się skończą. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Czyli policja też jest w zmowie. No przecież wam mówię! Ale żeby małpie kości kobietom do grobów podrzucać. Faceci są zdolni do wszystkiego. O, ten twój Krystian na przykład. A to nie jest mój Krystian. Krystian na przykład to tchórz jakiś skarlały. Ledwo go dobermana za dupę szarpnął, od razu wygadał, gdzie mieszkamy. Nie, muszę się napić. Skoro i tak mam zostać wyssana, muszę się napić. Nie ma nic, wszystko wychlałyśmy. A ta trawa, którą miałyście w spa? Jest, ale u mnie. A moje mieszkanie jest spalone. To może kluski zrobimy. Kluski? Jakie kluski? No, z sosem tłustym jakimś. Tyłki nam urosną, może nas nie zabije. No jak zabije? Ze wstydu się spalę, jak mnie znajdą bez głowy, za to z wielką dupą. Banany. Co banany? Użyjmy bananów. Słabo to widzę. Ja też, trudno się nimi bronić. Łamliwe są. Nie będziemy się bronić, będziemy je palić. Banany chcesz palić? A jak nie zadziałają, to co? Wstrzykniemy sobie brokuły. Mówię poważnie. Banany zawierają dopaminę, serotoninę i norepinefrynę. Co zawierają? Neurotransmitery, które w procesie spalania zamieniają się w halucynogeny. Kurwa! Ja to dziecku daję? Mam nadzieję, że nie. Palić będziemy same skórki. Dają niezłego kopa. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić.
A na mnie nie działa. Na mnie też nie. Nic a nic. Gdyby Bóg była kobietą, nigdy by nie pozwoliła, żeby się tyło po jedzeniu. Nigdy. Nie byłoby czegoś takiego jak te suki kalorie. I gdyby Bóg była kobietą, to niewiernym facetom penisy by odpadały. O tak. I z takim głośnym flejp by odpadały. A ponieważ kobiety są wyrozumiałe i Pani Bóg też, to później by im odrastały. Ale w straszliwych męczarniach. O, i młodsza kochanka tym bardziej by bolało. A jakby się przespał ze starszą? Takie rzeczy się nie zdarzają. Bo Bóg jest mężczyzną. Nigdy nie daj się zwieść pozorom, kochana. Elfy to nieodpowiedzialni szmaciarze. Ale ja kocham elfy. Ja chcę mieć dziecko z elfem. Zwariowałaś? Elfy popierdalają z kwiatka na kwiatek, obsypują się brokatem i noszą rajstopy. Przespałabyś się z facetem w rajstopach? To z kim mam mieć dziecko? Ja chcę mieć dziecko! Z żukiem gnojarzem. Weź, bo się wyżygam zaraz. Może faktycznie nie jest zbyt efektowny, ale ma stałą pracę. Ewa! Ewa! Błagam cię, on całe życie toczy kulkę z gównem. I co z tego? Są gorsze zawody. Senator albo księgowy? Ewa! Co jest? Banan ci stygnie. W gruncie rzeczy każdy penis jest bezbronny, zziębnięty i niepewny siebie. Mam wrażenie, że poznałam kilka, które przeczą tej teorii. To, co poznałaś, to nie był penis, tylko pasożytujący na nim mężczyzna. I to jest właśnie największa tragedia penisów. Obudził się? Jaka tragedia, bo się zgubiłam trochę. Że nie występują luzem. Każdy ma doczepionego do siebie rozczarowującego faceta. Tymczasem, gdyby penisy były dostępne luzem, na przykład w sklepach zoologicznych, to kobiety by je kupowały zamiast jorków albo jamników. Z rodowodem? No wyłącznie. Żadnych kundli. Czujesz to? Idziesz ulicą i prowadzisz na smyczkach takie śliczne trzy penisy. Wesołe, grzeczne, dobrze ułożone. Gwizdzisz na nie, one przybiegają i skaczą, żebyś im rzuciła po ciasteczku. Byłoby pięknie. Ja pierdolę, czy to dziecko ciągle musi tak płakać? Nie musi. Ewa, znam sposób, żeby każdy facet zapomniał o Bożym świecie. Taki mały też. Nie, 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 żadnych bananów. To znacznie więcej niż banany, Ewa. Znacznie więcej. Przyprowadź go. And now, ladies and gentlemen, the star of the night. One and only, the sensual, the sensational, the sexual, Bula Black! Gdy jakiś facet źle się z tobą wozi, źle się z tobą wozi. Weź go do Bozi, wyślij go do Bozi. Weź go do Bozi, wyślij go do Bozi. Kiedy cię wkurza, męczy, dręczy złości, a gryź mu kości, termin skróć ważności. Kiedy cię wkurza, męczy, dręczy złości, a gryź mu kości, termin skróć ważności.
ważności, skróć ważności, skróć. Czy te tabletki muszą tak hałasować? Teraz rozumiem, co znaczy poślizgnąć się na bananie. Nie widziałyście mojej peruki? Zabić? A propos zabić, jak to zrobimy? Doszłyśmy do wniosku, że najlepsza do tego będzie wystawa Ewy. Kiedy tylko przewieziemy Jerry'ego rzeźnika na wystawę, możemy go wykończyć na dziesiątki sposobów. Łamanie kołem. Ofiara rozpięta w pozycji orła. Młotem Kowalskim łamie się jej kończyny. Jednocześnie wygodny dostęp do krocza. Nie będę się bawić jego kroczem. Ani ja. Słupy cierpienia. Bardzo użyteczna sprawa. Można ofiarę biczować. Małymi kotwiczkami na przykład bardzo sprawnie wyrywają mięso. Można ofiarę obedrzeć ze skóry. Można wreszcie za pomocą poręcznego lejka wlać ofierze rozgrzany olej do trzewi. Olej się ciężko spiera. Nie chce się wyświnić. Ani ja. Dzięki. Ciężko wam dogodzić. No i crème de la crème. Krzesło elektryczne z więzienia Sing Sing. Na rękach, nogach i głowie elektrody. Gąbka, która je oddziela od ciała, jest mokra, by lepiej przewodzić prąd. Napięcie elektryczne 2000 V. Po pociągnięciu dźwigni zamyka się obwód. Prąd płynie przez ciało jakieś 15 sekund, niszcząc białkowo-elektrolityczną strukturę mózgu. Co wy na to? Będzie smród. Cena za uratowanie świata. Mnie się podoba. Upieczone mięso daje się łatwiej pociąć. Fakt. Jest lżejsza, bo woda wyparowała. A więc? Nie. Wywieźć i zakopać w lesie. Dziki wygrzebią lepiej do cementu. Odpada. Jestem uczulona na cement. To w kwasie rozpuścić. I możesz chyba zrobić taki kwas. Nie mam składników. No szkurwa, przecież musi być jakiś sposób, żeby pozbyć się ciała. Celulitu. Celulitu się pozbyć jak... Odchudzanie? Cóż za emocje? Po dziecku zwłaszcza? Najlepiej odciąć cukier. Co? Cukier trzeba odciąć, żadnych słodyczy. I mniej soli. Mhm. I ruch, dużo ruchu. Ale najlepiej odciąć cukier. I dużo wody. Właśnie! Woda! Może go utopić! Mamo! Balon! Mamo! Mój balon! Wiem, jak to zrobimy. Mówię wam, że to jedyne wyjście. Nie ma ciała, nie ma zbrodni. To się nie może udać. Właśnie dlatego się uda. Bo wszyscy myślą, że to niemożliwe. Gdzie zazwyczaj ukrywa się ciało? W ziemi albo w wodzie. Jednak nikt nigdy nie ukrył ciała tam. Oprócz Matki Boskiej. Ale ona gra w innej lidze. Jesteś pewna, że to zadziała? Pewnie, że zadziała. Balon meteorologiczny jest w stanie wzbić się na wysokość 30 km, a policja tam już nie patroluje. I na tej wysokości wisi na wieki? Jak na wieki? Pęka i spada. No, to problem wróci. I to z niezłym jebut z tej wysokości. Ale to będzie kilkaset kilometrów od nas. Kilkaset kilometrów? Oczywiście przy sprzyjającym wietrze. A jak będzie niesprzyjający? Myśl pozytywnie. Staram się. Ale nie wiem jeszcze, jak chcesz podnieść do góry tak ogromny balon, żeby nikt nie zauważył. Jak to powiedział, że ogromny? Balony meteorologiczne są małe. I potrafią unieść ciało dorosłego mężczyzny? Nie potrafią. To jak chcesz to zrobić? Zgadnij. Chcesz go pociąć? Tylko nie mów, że ci go żal. Jednak to racja, że dziecko musi być dotlenione, śpi jak suseł.
Cudowny dzień, nie? O, ale macie miny. Boimy się, że się nie uda. Uda, uda. Przemyślałam wszystko podczas karmienia. To ssanie, to mnie jakoś tak pobudza do myślenia. Wiecie, o czym ja mówię? Ewa, błagam, do rzeczy. No, próby musimy zrobić. Próby? Mhm. Jakie próby? No, z zasięgiem próby, a jakie? Trzeba pojechać nad samą granicę. Tak, najlepiej z Białorusią. I posłać balony na wschód. A skąd weźmiemy do tych prób nawierz? No, nie wiem. No, celulit. Skąd weźmiemy celulit do prób? Załatwi się jakąś wołowinę czy baraninę, byle nie wieprzowinę, no bo wiecie, tradycja. I podwiesi się to mięcho pod balony razem z GPS-em i za parę godzin będziemy wszystko wiedzieć. Jak chcesz załatwić 80 kilo mięcha? Ja nie, ty. Ja? A kto ja? To nie za mną szaleje facet, który ma fabrykę przetwórstwa mięsnego. I co? Mam mu dać może dupy za mięso? Jak w jakiejś kurwa epoce kamienia upanego? Skoro będzie trzeba. Nie, 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 nie. I jeszcze raz kurwa nie. Doceniam, że zgodziłaś się ze mną spotkać. Chciałem cię bardzo przeprosić. Nie wracajmy do tego. Nie, nie. Wracajmy, wracajmy. Wydaje mi się, że nie powinienem mierzyć do ciebie z broni. Wydaje ci się. Nawet jeżeli miałem powody. Ty miałeś powody. Okej. Było, minęło, czas spuścić zasłonę milczenia. Chciałam się z tobą spotkać, bo... żebyś mi coś dał. Wszystko, czego zapragniesz, skarbie. 80 kilogramów wołowiny i krajalnica do mięsa. Na jutro rano. Myślałem, że jesteś wegetarianką. Bo jest, jest. To na dożywianie. Taka tam akcja charytatywna. Dożywiamy dzieci w Suwalskiem. A, popieram, jak najbardziej popieram. Świetny pomysł. To kiedy dasz się zaprosić na kolację? No, po otwarciu wystawy. Nie ty. Myślę. Maja. Najpierw mięso, Krystian. Najpierw mięso. Przeleciały granice. Czwórka pękła w kwadracie CC84, czyli w Lasach za Pińskiem. Piętnastka 20 km na południowy wschód od Nowogródka, dokładnie nad jeziorem Świtaś. A jak pozostałe balony? A ciągle lecą. Bo cholera, do Korneli nie mogę się dodzwonić. Ale nie panikuj, wiesz jak absorbujący potrafi być mój syn. Ani, kurwa, drgnie! No nie odbiera, czemu nie odbiera? Może ją rzeźnik dopadł. Wypluj to słowo, tam jest mój syn. Dzwoń do Jakuba, niech jedzie to sprawdzi. Jakub jest w Tel Awiwie, wróci w nocy. No dawaj to, może się uda. Daj spokój, prędzej zdechnę niż to odkręcę. Może Maciek, z Gilski, na niego zawsze można liczyć. Cholera, też nie odbiera. Fuck!
Loki, jedź do domu Ewy ratować Rubenka. Oczywiście, panie Kuśmierczyk. Zaraz będę. Z rzeźni. Awaria. Muszę jechać. W ciągu 2 minut znikł sygnał z 7 balonów. Coś z nadajnikiem? Nie. Najprawdopodobniej nie zestrzelili. Czyli że celulit dematerializował się w białoruskiej przestrzeni powietrznej. Idealnie. Ile zostało? Leci już tylko jeden. Mam dosyć tej bezczynności. Kiedy chcesz skończyć tę farsę? Jutro. Jutro mnie zabijecie. Taki jest plan. A potem? Wrócisz wtedy do domu? Zastanowię się. Musisz już iść. Tylko wezmę prysznic. Byle szybko. One zaraz będą z powrotem. Dzień dobry. Jaki pan uprzejmy. Oponka trzasła. Gdzie ona jest? Proszę powiedzieć. Ty się mnie pytasz, gdzie ona jest? To ja się raczej fucking pytam, gdzie? No gdzie? Gdzie ją schowałeś? Kpicie ze mnie, tak? Po co zadzwoniła, tak? Żeby mnie upokorzyć, tak? Jaki ty jesteś fucking chudy. O co, no zabaweczkę zgubiliśmy. Ruben, mama wróciła. Ty wam pisze pieprzony! Mało ci kobiet! Dziecko mi chciałeś zabić dziecko! Rubenka mojego kochanego! Ewa! Zatłuczesz go. No właśnie, taki jest plan! Ewa! Jak się tu znalazłeś, świrze? Kornelia mnie zaprosiła. Kornelia nigdy by cię nie wpuściła. Ona pierwsza odkryła twoje zbrodnie. Dlatego ją tropisz. I dlatego chcesz ją zabić. A może już ją zabiłeś, co? Ja bym jej nigdy nie skrzywdził. Ja ją kocham. Tak. Powiedz jeszcze, że kochałeś też te kobiety, którym wyssałeś krew, co? Albo te, którym obciąłeś głowy. Teraz to ja się wkurwiłam. Podobno Bóg pierwszego dnia stworzył kota, a drugiego człowieka, by kotu służył. Jeśli to prawda, to my oboje zostaliśmy stworzeni dnia pierwszego, Kornelio. Może powinienem powiedzieć Agafio? Masz tyle wcieleń, że trudno się połapać. Mnie najbardziej podoba się to. Paula Blanc.
tamtej nocy nie pojawiłaś się więcej w klubie. Bardzo mnie to rozczarowało. Bo miałem wobec ciebie poważne plany. Pamiętasz Mimi? Musisz ją pamiętać. Przyjaźniłyście się w końcu. Biedna Mimi. Przestała pojawiać się w klubie tej samej nocy, co ty. Musiała cię zastąpić. Corneli, nie można wierzyć, ona jest chora. I kto to mówi? Ona naprawdę jest chora. Miała bardzo ciężki wypadek. Jak pracowała nad DMT. DMT? Dimetylotryptamina. Co to za cholera? Psychodeliczna substancja psychoaktywna, główny składnik ayahuaski. Czego? To wy nie wiecie, co to jest ayahuaska? Rytualny napój Indian, używany w celu wprowadzenia się w stan jasnowidzenia. Znacznie silniejszy od LSD. Naprawdę nie wiedziałyście, że Cornelia ma hopla na punkcie substancji psychoaktywnych? Coś tam wspominała. Palić będziemy same skórki. Dają niezłego kopa. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. A co z tym wypadkiem? 2 lata temu. Udało jej się zrobić próbkę wyjątkowej mocy. Przez tydzień znajdowała się w stanie, którego nawet najlepsi lekarze nie potrafili zdiagnozować. Gdzieś między życiem a śmiercią. Gdy odzyskała świadomość, już nigdy nie była taka sama. Jej istnienie jest podzielone na wiele osobowości. Czasami jest masażystką, czasami ukraińską gosposią, czasami tancerką w klubie Go-Go, a czasami Bóg wie czym jeszcze. I nigdy nie udaje, po prostu jest każdą z tych osób. A ty... A pan skąd to wszystko wie? No trudno, żebym nie wiedział, jestem jej mężem. Boże, no prawie bym mu uwierzyła. Niezły jesteś, świrze, ale nie lepszy od nas. By wypełniło się przeznaczenie, potrzebne mi są jeszcze te dwie głupie kobiety, które ci uwierzyły. A kiedy już je tu ściągniesz, a właśnie wysyłasz do nich wiadomość, a właściwie nieco później, kiedy policja znajdzie wasze bezgłowe ciała, trop zaprowadzi do twojego męża. I to on zostanie uznany za okrutnego rzeźnika, mordercę 6 niewinnych kobiet, w tym własnej żony. Cornelio Agafio Polo. Bez waszej wydatnej pomocy nie poszłoby mi tak łatwo. To od Corneli. Pisze, że jest na wystawie. Przyjeżdżajcie natychmiast. Natychmiast? A co z nim? No przecież nam nie ucieknie. Więc chce pan, żebym uwierzył, że nie jest pan kochankiem mojej żony i że w moim łóżku znalazł się za przyczyną mężczyzny, który odziany jedynie w ręcznik napadł na pana, kiedy pochylał się pan nad moim pozostawionym bez opieki synem. Tak? Dokładnie tak. Za przyczyną pieprzonego łysola.
Kochanka mojej kochanki, która poprosiła mnie, bym zaopiekował się pańskim synem i którego zabiję, jak go tylko spotkam. Znaczy, nie pańskiego syna, tylko Łysola. Dlaczego ja panu nie wierzę? No nie rozumiem właśnie. Więc nachylał się pan nad moim synem, żeby mu podać grzechotkę, kiedy napadła na pana moja żona, tak? Razem z tą drugą. I twierdzi pan, że to nie był pierwszy raz, kiedy napadła na pana moja żona, tak? Zaczęło się od zbezczeszczenia grobu Kremeny. Pańskiej żony, tak? Małpy. Moja żona żyje, ma na imię Kornelia i jest nianią pańskiego syna. Niania mojego syna ma na imię Agafia i jest Ukrainką. Wymyśliła to. Żebym nie mógł jej znaleźć. I pan się dziwi? Nikt nie lubi być zdradzany. Co pan imputuje? Przecież jest pan kochankiem Mai. Oczywiście wszyscy powariowali. Najpierw mi to wmawiał ten szaleniec, teraz pan? Mówiąc ten szaleniec, ma pan na myśli pana Parzyszka, którego pan pobił i związał w mojej sypialni. Pochylał się nad pańskim synem. I to wystarczający powód? No myślałem, że mu chce zrobić krzywdę. Ten wariat dwukrotnie chciał mnie zastrzelić. A za drugim razem zresztą podpuszczany przez pańską żonę. Podpuszczaną przez moją żonę. Dlaczego ja panu nie wierzę? To jest piramida życia. To znaczy, dla mnie to jest piramida życia, bo dla was to jest piramida śmierci. Abym mógł przejść do strefy światła, wy musicie pogrążyć się w strefie mroku. A kiedy to się już wypełni, zostanę pełnoprawnym członkiem bractwa. Jakiego bractwa? Bractwa ósmego świtu. Buś. Myślę, że w sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy, pożądana będzie klarowność wypowiedzi. Okej. Jeśli któryś z panów zna odpowiedź, potwierdzi to skinieniem głowy. Okej. Czy któryś z panów wie, gdzie są teraz nasze kobiety? Słucham zatem. A oto wasze paszporty do strefy mroku. Maciek, dobra, wkręciłeś nas pierwsza klasa. Prawie umarłam ze strachu, ale teraz nas rozwiąż. Wrócimy do domu. Jutro się wszyscy znowu spotkamy i znowu będziemy się z tego śmiać. Ty myślisz, Ewa, że ja żartuję? Rozczarowałaś mnie. Maciek, przestań. Nawet najlepszy dowcip musi się kiedyś skończyć. Bractwo ósmego świtu to żaden dowcip, Ewa. Ewa jest rzeczywistością. Nie ma żadnego bractwa ósmego świtu. Nie ma w ogóle żadnego bractwa. Ani ósmego, ani kurwa 35 świtu. Więc przestań pieprzyć nas, wreszcie rozwiąż. Słyszałeś? Rozwiąż nas natychmiast! Ale ty jazgoczesz, Ewa. Zawsze się dziwiłem Jakubowi, że z tobą wytrzymuję, bo ja bym nie wytrzymał. O, ty? A kto by chciał być z tobą, świrze? I ty? Nie. A może ty? Wiesz, żadna porządna dziewczyna nie chciałaby być z takim psycholem jak ty. A! I wiecie, co wam jeszcze o nim powiem? Mój Kuba był z nim kiedyś w saunie. I co się okazało? Że wiecie, co on tam ma? Nic nie ma! Nic! Pff, wielki smutek! O! Miałam cię usmażyć na końcu. Ale zdechniesz jako pierwsza, cholerna karlico.
Żadne fucken, tylko nas uwolnijcie. A Maciek? Zostawcie go nam. Trymoa! Porę go powietrza najprostory! Kochani, ktoś miał jeszcze być? Nie, no bo kto? Nic nie mam. Ewa Silberger? Silberberg. No, Silberberg. Maja Milorska? Kornelia Matejko? Przesyłka. Proszę pokwitować. Nie. To dla pani. Dzięki. Piszą, że numer jeden mamy zaliczony. Jeszcze pięć i przyjmą nas do Bractwa Ósmego Świtu. Przyznaj się. To twój kolejny wkręt, tak? No co wy, dziewczyny? No nie. Przysięgam, tym razem naprawdę nie.
że się z tobą wozi, kiedy jakiś facet źle się z tobą wozi, że się z tobą wozi jakiś facet, wyślij go do Bozi, weź go do Bozi, wyślij go do Bozi, weź go do Bozi, wyślij go do Bozi, kiedy facet źle wozi się, facet źle wozi się, źle się z tobą wozi. Go.